Okej, okay, witajcie ponownie. Mam nadzieję, że już będzie spoko. Nic się nam nie zepsuje. Czy to były problemy przejściowe? Dajcie znać, czy wszystko będzie w porządku na tym. Na, na streamie to teraz tak. Prawo Hardego Weinberga. Raz jeszcze, jak ktoś jeszcze nie miał okazji, żeby y, tutaj to sobie sprawdzić, to pamiętajcie o tych wzorach podstawowych. P plus Q to jest razem 1. A P plus Q do kwadratu to też jest razy, razem 1, co nie? I z tego nam wychodzi p kwadrat plus 2pq plus q kwadrat równa się 1 i to jest homozygota dominująca to jest yy, heterozygota a to jest homozygota recesywna ok mam nadzieję, że wszystko widać jest spoko, jakby coś to piszcie. Idziemy sobie dalej. Teraz czas na to, jak powstało życie na Ziemi, szeroko pojęta biogeneza czy tam abiogeneza, czyli powstanie tych elementów nieożywionych najpierw. W każdym razie możecie się spotkać z takim pojęciem jak zupa pierwotna. Chodzi o to, że jak były na początku związki nieorganiczne na Ziemi, to generalnie da, da się założyć, że spokojnie byłyby, szczególnie że na przykład w gwiazdach je znajdziemy i tak dalej. To w momencie, w którym doszło do wyładowań elektrycznych, to zaczęły się tworzyć związki organiczne, prawda? Czyli tu mamy te nieorganiczne metan, wodę, amoniak, wodór. No i z tego powstawały aminokwasy, cukry i tym podobne. Czyli generalnie to wszystko dawało nam takie możliwości, że mogły jakoś powstać związki organiczne na Ziemi, prawda, bez żadnych innych yy, historii, prawda, niż tylko właśnie to wyładowania atmosferyczne, burze i tym podobne. Dobra, to jest raz. Z kolei y, druga rzecz, która nas obowiązuje i interesuje na maturę, to jest to tak zwany świat RNA. Chodzi o to, że zakłada się, że pierwszym takim elementem, który był ożywiony i y, jakoś posiadał zdolność do samoreplikacji, samopowielania się i tak dalej, to było właśnie RNA. Jak do tego doszło? Bo w ogóle w laboratorium to się udało odtworzyć, stąd te wnioski. I teraz. Rybonukleotydy powstały właśnie z tej zupy pierwotnej, czyli najpierw tam ryboza, deoksyrybo... no ryboza pierwotnie była, potem wiadomo, to się łączyło z zasadami azotowymi, etc. To wszystko naturalnie powstawało, czyli zaczęło się wszystko od nukleotydów, i te nukleotydy same z siebie ulegały procesowi oligomeryzacji, czyli po prostu tworzenia takich fragmentów no, będących mniej lub bardziej krótkimi. Randomowymi, totalnie elementami z RNA, natomiast część zyskała pewną funkcjonalność, czyli była w stanie coś robić. Potem wyszło tak, że to komplementarne DNA łączyło się ze sobą, po prostu były takie łańcuchy i do nich się dokładały automatycznie kolejne na, na bazie takiego wzorca, co nie, i generalnie z tego nam powstawały już coraz większe fragmenty, część z nich się ulegała selekcji, ponieważ posiadała jakąś funkcję katalityczną, czyli przyspieszała reakcję i y, umożliwiała w tym samym, y, tym samym powielanie tego DNA automa RNA automatycznie. To RNA się powielało, powielało, kopiowało, aż w końcu zaczęły się tworzyć takie pierwotne komórki. Tak by to wyglądało. No i wszystko w sumie. Teraz kwestia mechanizmów, jakie rządzą ewolucjonizmem jako takim, czyli już jak to życie nam powstało na Ziemi i zaczęło się wkładać to, są dwa przede wszystkim. Jest y, mechanizm typowo właśnie taki deterministyczny, czyli jest przyczyna, skutek, jest to dobór naturalny. Drugim natomiast będzie dryf genetyczny. Dobór naturalny polega na tym, że po prostu pewne cechy są korzystne i przenoszą się dalej, tak, i nie ma tych, które są niekorzystne Mamy trzy rodzaje doboru naturalnego: dobór różnicujący jest w momencie, w którym cechy skrajne są preferowane, i to jest wtedy sytuacja do powstania nowych gatunków. Dobór stabilizujący, że uśredniona cecha będzie stabilny, najlepsza i dobór kierunkowy, kiedy na przykład zmiana zachodzi w określonym kierunku w zależności od wpływu środowiska. Pamiętajcie, że najbardziej zwiększa różnorodność ten różnicujący. Bez wpływu jest w zasadzie kierunkowy, a różnorodność zmniejsza stabilizujący, bo uśredniona cecha jest preferowana. Z kolei, dryf genetyczny to jest totalny los, i to szczególnie widać w małych populacjach. Tutaj po lewej są takie komputerowe symulacje, jaka, y, jakie cechy mogły się pojawiać, prawda? Średnia wartość cechy, załóżmy tutaj jest po stronie lewej na wykresie, i przy małej populacji bywało tak w losowym procesie, że. Zostawała tylko jedna, tak? I właśnie to jest cały dryf genetyczny. Natomiast w przypadku populacji dużych to już nie ma takiego znaczenia. Jest to po prostu totalny los. To sobie ustalmy: czyli im mniejsza populacja, tym większa szansa, że na zasadzie totalnego losu coś się, coś się stanie, że pewne cechy zostaną wyeliminowane bez żadnej, no trudno mówić o winie, ale takiej przyczyny, można powiedzieć, logicznej, którą można byłoby sobie jakoś powiedzieć. Teraz narządy homologiczne i analogiczne. I pamiętajcie, analogiczne, pełną analogiczną funkcję. I powstały w wyniku ewolucji zbieżnej, konwergencji. Czyli na przykład u i u owada, zupełnie inny plan budowy, a robią to samo. Natomiast jeżeli chodzi o narządy homologiczne, to one mają takie samo pochodzenie, ale doszło do pełnienia różnej funkcji. I to jest wszystko w wyniku dywergencji, czyli takiej rozbieżności, ewolucji rozbieżnej. No, i to wszystko w sumie. Jeżeli chodzi o antropogenezę, czyli powstanie samego człowieka, to tak, warto byście mieli ogarnięte po kolei, jakie były poszczególne rodzaje, gatunków. To tak, najpierw Australopitek był, potem wyprostowany Neandertalczyk, i na końcu człowiek myślący w takiej kolejności. Z tego co patrzę w nowej podstawie, to tylko te nas interesują. Tutaj z kolei zestawienie szkieletu człowieka z innymi małpami człowiekokształtnymi. I teraz pamiętajcie o naszych cechach, które nas od nich odróżniają. My nie mamy przeciwstawnego palucha u stopy, bo nie chodzimy po drzewach. Esowaty, wygięty, wygięty kręgosłup, bo stoimy. Środek ciężkości przesunięty na kość krzyżową, nie na spojenie łonowe, tak jak u małp, prawda? W tym miejscu jest przesunięty środek ciężkości. Większą mózgoczaszkę mamy, i to są takie w zasadzie najważniejsze. Brak wałów nadoczodołowych, jeszcze które tutaj są, proszę bardzo. Jeden wał, drugi wał nadoczodołowy, takie charakterystyczne elementy. Teraz do ekologii parę pojęć. Jeżeli coś będziecie chcieli jeszcze dokładnie omówić, to sobie jutro wszystko przeanalizujemy. W międzyczasie też naprawię kwestie techniczne, postaram się bynajmniej. Jeżeli chodzi o cechy populacji, to tak. Piramida wieku i płci. To, co tutaj widzicie, to jest populacja rozwijająca się, kiedy, czyli taka, że jest bardzo dużo osobników w tym wieku przedprodukcyjnym, jeszcze przed wejściem w fazę rozmnażania. Jak ona się zacznie robić, taka beczułkowata, ale nie podcięta jeszcze, to jest wtedy stabilizacja, a kiedy dojdzie do takiego podcięcia od spodu tej piramidy, to jest, że jest coraz mniej osobników, no to wtedy populacja zaczyna wymierać. Znowu, strategia R i strategia K. Zapamiętajcie, strategia R polega na tym, żeby się jak najszybciej, jak najwięcej rozmnażać. I to się jest w momencie, w którym warunki środowiska są tak zmienne, że nie warto się opiekować potomstwem. To Czajkowski, proszę o kontakt na priv potem, jak coś. W każdym razie tak, żaba tutaj zajmuje się... Yy, zajmuje się właśnie, znaczy może inaczej, żaba ma coś takiego, że prowadzić będzie tryb życia, dużo potomstwa, dużo rozmnażać się, ale mało, mało opieki jest to ta strategia R na rozmnażanie nastawiona, tak wygląda krzywa przeżywania. Z kolei w przypadku ludzi to będzie strategia K oparta na opiece, tak? Czyli że mało ilość potomstwa, ale duża opieka nad nimi. Piramida energii w ekosystemie, to tutaj chodzi o to, że tak naprawdę energia, która dociera do ekosystemu, to jest właśnie od Słońca, z tego no i wszystkie organizmy po kolei mają jej w sobie coraz mniej, wszystkie poziomy troficzne, bo energia jest cały czas tracona jako ciepło. To jest ważna rzecz, dlatego zawsze piramida energii wygląda tak. Z kolei tutaj mamy inne wersje piramid, Mogą, może być piramida energii oczywiście ta pod spodem, no, piramida liczebności to już bywa różnie. Natomiast jeżeli yy, popatrzymy sobie w ten sposób na piramidę biomasy, to też zależy od ekosystemu, prawda? Nieraz może być tak, że producentów jest mniej niż, yy, niż konsumentów, prawda? Mniejszy jest ich ilość. To też może zależeć od pory, pory roku na przykład. Tak, tak jak tutaj liczebność zależy od, yy, od lata. Także w lecie mamy znacznie mało, mniej producentów od konsumentów, bo z racji tego, że konsumenci no, po tam okresie, no bo to jest las umiarkowany, prawda? Po okresie spoczynku w zimie zaczęli się rozmnażać, więc tutaj generalnie tak by to wyglądało. Kiedy piramida biomasy będzie odwrócona, to jest właśnie dobre pytanie. Zastanówmy się, kiedy tak może być. Ja powiedziałbym w ten sposób, bo wiecie, możemy patrzeć na ten ekosystem w różnych sytuacjach. Jeżeli na przykład weźmiemy ekosystem w momencie, w którym większość biomasy zostanie zużyta przez konsumentów, to będzie taki, wiecie, jak są te sinusoidy, czyli po prostu, na przykład, tu jest liczebność. Ofiary, drapieżnik jest przesunięty, tak samo producenta można też tak w przesunięciu fazie narysować, czyli po prostu sinusoidy obok siebie. I chodzi o to, że piramida przybiera taką formę w momencie, w którym yy, na przykład jest schyłek sezonu wegetacyjnego, czyli rośliny. No, no już nie ma takiego, takiej dużej ich ilości, prawda? Co za tym idzie cała biomasa z tych producentów nam maleje wszystko jest w konsumentach, i tak dalej. Tak, bym to tak by to wyglądało. Więc to bardziej tak opisowo by wyglądało z tą piramidą biomasy. W podstawie nie pamiętam, żeby było z y, sytuacją, kiedy może być odwrócona, tak żeby napisać konkretnie. Bardziej bym się nastawiał na tekst w zadaniu i wyciągnięcie wniosku z tego. Dobra, tu z kolei mamy sieć troficzną po stronie prawej, czyli zależność między organizmami. Pamiętajcie, że łańcuch pokarmowy łańcuch pokarmowy spasania zaczyna się od producentów, detrytusowy zaczyna się od martwej materii organicznej, no rzadko kiedy pojawia się pasożytniczy, więc w sumie to można odpuścić. W zależności między organizmami prezentacja jest udostępniona, więc sobie możecie doczytać te szczegóły małym drukiem, ale tak, komensalizm jest wtedy, jak jeden zyskuje, drugi tam nic z tego nie ma. Protokooperacja, mutualizm, to są rodzaje symbiozy, tylko że protokooperacja to muszą, yy, nie muszą, a mutualizm mogą, yy, muszą, tak? Mutualizm muszą, protokooperacja niekoniecznie. Zależności antagonistyczne to tak, a mensalizm to jeden zysku, jeden traci, drugi nic z tego nie ma, czyli taka złośliwość w sumie. Drapieżnictwo to jest ewidentny zysk jednego nad drugim, w oczywisty sposób. Paso pasożytnictwo tak samo, tylko bardziej subtelny. Z kolei allelopatia to jest na przykład jak zapobiega jedna roślina, czy tam grzyb, żeby rosną, yy, rosnęły inne wokół nich. Z kolei konkurencja to jest tak, że obydwa organizmy tracą. Jeszcze pytania widzę. Czy pisząc łańcuch destruentów można nazwać producentami czy konsumentami pierwszych rzędów destruentów? Chodzi ci o łańcuch detrytusowy. To będą po prostu destruenci, tak? Destruenci i tyle. Bo oni nie są konsumentami jako takimi. Znaczy inaczej, no po prostu destruenci. Ok. No to co? W zasadzie z tych slajdów, które mam na dzisiaj, to byłoby wszystko. Yy, nie wiem, jak technicznie dzisiaj wygląda, ale umówmy się może w ten sposób, że spotkamy się jutro, ja postaram się ten stream dopracować, żeby mi OBS dobrze działał. Yy, no, i tymczasem tak. Yy, jeżeli chodzi o zajęcia jutro, to umówmy się na godzinę 12. Tylko zróbmy w ten sposób. Ja na fejsie dam post. I pod postem zapiszcie tematy, które chcecie zrobić. Ja po prostu do Was się dostosuję. OK? Żeby nie było takiego chaosu zbytniego, więc po prostu napiszcie tematy, które chcielibyście powtórzyć. Yy, I tyle. Dobra. To yy, bardzo dziękuję za streama. Widzimy się jutro w takim razie. Do zobaczenia. Cześć!